Cześć, ja się nazywam Pater i witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Odebrałem jakiś nieznany telefon, no i teraz sobie zobaczymy, o co tutaj chodzi. Koniec rozmowy. Przerwała nam rozmowę. Wywrotka na naszym motorze. Na tym telefonie mało co się dowiedzieliśmy takiego sensownego. Ktoś nam kazał zadzwonić do Michaela i do Trevora, żeby im się zrobiło miło, ale dlaczego? Nie pytajcie. Nie jarzę jakoś wątków, kto mógłby chcieć, żebyśmy zadzwonili. To była osoba jakaś nieznana z tego względu, że nie widzieliśmy nazwy, więc nasz bohater, w tym wypadku Franklin, nie zapisał do kontaktów tej oto postaci. Niby Franklin ma tego skilla do jeżdżenia motorami. Ale ja tutaj jakoś nie widzę dużych szans na dojechanie centralnie dobrze do celu. Mamy od razu zaznaczoną punkt do naszej kolejnej misji, więc myślę, że będzie ciekawa misja. Powiem wam, że dużo misji jest bardzo fajnych w GTA 5 i ta misja zapewne też będzie miała swoje emocje. Nie mogę się doczekać, czy chłopaki wykonają ten napad na bank i czy Franklin będzie w tym uczestniczył, bo wiecie, oni kiedyś próbowali robić napad na bank, który nie wyszedł im. No i teraz sobie tutaj na mapce zobaczymy, co my tu mamy. Punkt trasy, nic specjalnego nie mamy na tym napisanego. Oni próbowali zrobić napad na bank, który się okazał jedną wielką porażką, bo ten zginął, tamten został ranny, chodzi o Michaela i tak dalej, i tak dalej. Ale jestem ciekaw, czy oni spróbują powtórzyć skok na bank, taki konkretny, bo już było wspominane o tym. Ale zobaczymy w późniejszym czasie. Mam nadzieję, że ten temat się rozwinie, a nie tak, że chłopaki o tym zapomną. Trevor zawsze jest chętny na jakikolwiek napad. Chociażby to była budka z kebabem. Ale Michael i Franklin tak nie do końca. Oni wolą przemyśleć, pomyśleć. Chociaż Franklin da się jeszcze namówić. Tak jak. Ale natomiast Michael, no to już doświadczony weteran. Jezu, jak ja dzisiaj jadę tym motorem. Nie może być, że ja tak beznadziejnie jadę tym motorem. Tak jak mówiłem, Franklin da się namówić, a Michael jest doświadczony. Miał już styczność z gangsterką. Sami wiemy, że EAA i ta druga organizacja, FIB, mają haki. Bo to, co robił, nie było do końca uczciwe. Za to został. Tak jakby zamietli wszystko pod dywan. I mają na niego haki, ale przez to Michael myślał, że ma spokój, chatę i wszystko zostawiono w spokoju. Znowu mamy misję z budki telefonicznej, więc ja wracam za momencik, dowiedzmy się, o co tutaj biega. According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of. Dobra, jesteśmy już po rozmowie. Mamy udać się na plac budowy. Plac budowy, o ile dobrze widzę na tej mapce, minimapce, nie jest aż tak daleko, jak mogłoby się wydawać. Wydawałoby się, że ten plac budowy jest znacznie dalej, ale czekajcie. Jak ruszę, mamy 3 przycinek. Jak ja to patrzyłem, że 3 przycinek? 800 metrów mieliśmy od punktu do naszego celu. I zobaczymy, co będziemy musieli zrobić na tym placu budowy. Bo niekoniecznie będzie to oznaczało jakiś killing. Bo wiecie, zawsze jest, często jest tak, że
nasi bohaterowie najpierw muszą zbadać teren, a później dopiero jest akcja zorganizowana. Tak jak mieliśmy w przypadku tego alarmu w banku. No ale zobaczmy, co tutaj jest. Mamy wejść na dach i zapewne na dachu jest ten gość, którego... Motor. Dzisiaj jakoś nie jest mój dzień na motor. Dzisiaj jakoś motor mnie nie lubi. Dobra, ale wracając do naszej misji, widzieliśmy jakiegoś gościa w garniturku i zapewne to jego trzeba sprzątnąć, bo co tu się od Benedyktiło. O, czemu? Czemu? Franklin zginął. No nie może być. Dobra. Dobre jest to, że jesteśmy już pod tym całym placem budowy. I tam znajdziemy naszego gościa. Nie możesz tu być. Mogę tu być. A, dobra. Nie zwróciłem uwagi. A może to było tak, że oni strzelali do mnie. No okej, okay, dobra. Mamy kilku agentów specjalnych. Znowu dead. Znowu umarłem. Mam nadzieję, że nie będzie dużo zgonów w moim przypadku. Teraz się na pewno uda. Teraz wszystko wykonamy perfekcyjnie. Znaczy ja wykonam, a wy będziecie patrzeć, kibicować i w ogóle. Chociaż jakby można było grać z kimś, że ktoś pomoże, no to może to by było lepiej. Dobra, ale skupmy się teraz na misji. Mamy do wykończenia kilku bandytów, ochroniarzy śmiesznych. Szkoda, że to nie jest Trevor, ani... No Michael też ma tą swoją fajną taką moc specjalną, że przez chwilę mamy slow motion, ale najbardziej by przydał się tutaj opcja Trevora, bo Trevor ma taką fajną opcję, że jest nieśmiertelny przez kilka sekund. No i dobra, życie nam się kończy, zaraz pewnie będzie znowu powtórka z rozrywki. I zobaczymy, co dalej będzie nas tutaj czekało. Mamy dużo ludzi do zabicia. Wszystkie te czerwone punkty, które możecie widzieć na minimapce, no to właśnie są ci ochroniarze. Ochroniarze, bo tak to można nazwać. Bo jaki pracownik na budowie miałby pistolet i zaczął do nas strzelać? Więc zapewne to są ochroniarze. Tego właśnie gościa, którego widzieliśmy w cutscence, na samej górze w windzie był. Sorki. Musiałem. Ale już na minimapce mamy tylko jednego. Ale w moim przypadku to nawet jak będzie jeden, to może się nie udać. Także trzymajcie za mnie kciuki, jeżeli wam się... Jeżeli bardzo chcecie trzymać kciuki, to dajcie łapkę w górę. Wtedy na pewno się uda. Wspólnymi siłami dojdziemy do celu. Okej, okay, dobra. Auto jest trudno rozwalić, bo auto trzeba strzelać centralnie z przodu. Nie ma takiego czegoś jak San Andreas, że palnęliśmy bug, tam gdzie wlewamy paliwo i auto wybuchało. Tutaj trzeba nastrzelać się dość mocno, dość sporo w przednią część auta. Mamy dwóch gości. Dobra, zlikwidowani. Życie nam się trochę regeneruje. Fajne właśnie jest to, że życie nam się automatycznie regeneruje, bo jakbyśmy musieli szukać jakiś tam serduszek, iść coś zjeść czy coś, no to byłoby już ciężko. No, tak mieliśmy w poprzednich wersjach GTA, że musieliśmy szukać albo serduszek, albo w przypadku GTA 4 musieliśmy sobie skoczyć na hot doga. Jedynym może minusem jest taki RPGowa część, która była w San Andreas, że nie mieliśmy właśnie, tam mieliśmy rozwój postaci. Tutaj niby rozwijamy tą postać, ale nie rozwijamy na taki tak aż zaawansowanie. Możemy tylko zwiększyć płuca, możemy zwiększyć wydajność podczas biegania, możemy zwiększyć strzelanie. To jazda w samochodzie. No to na dobrą sprawę to było w każdej części.
od San Andreas w górę, to na 100% mieliśmy. Nie pamiętam, czy w poprzednich częściach było. We wszystkie części oczywiście GTA nie grałem, bo po pierwsze nie mam sprzętu, na którym mógłbym grać, bo chodzi mi o Chinatown Wars, i nie mam jeszcze Vice City Stories, które bardzo chciałbym wam chociaż w skrócie pokazać kiedykolwiek, albo nagrać jakiś materiał związany z GTA. Dobra, mamy dwóch ochroniarzy jeszcze i tutaj windą do góry, windą do nieba. Już cyganie czekają z kopyta. Pamiętacie tą piosenkę, nie? Ja może nie będę fałszował, ale tak to właśnie wygląda. Jedziemy sobie na górę i tam myślę, że będzie nasz już gościu. Chociaż różnie możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać, że będzie nasz gość, a może być tak, że będą dodatkowo jacyś ochroniarze. O tym się dowiemy za chwilkę. Już właśnie dojeżdżamy. I jesteśmy już na miejscu. Mamy ochroniarzy, no jakby nie było. I jeszcze helikopter dodatkowo. Mamy zamordować cel. Gdzie nasz cel jest? Tu. Mamy samolot zestrzelić. O! Nie! God damn it! Franklin, dlaczego mi to zrobiłeś? Dzisiaj? Jak ty mogłeś, Franklin? Dobra. Trzeba się odpowiednio skupić. Dobra, tutaj leży. Leży. Mam nadzieję, że ten helikopter to nie jest związany jakoś, że tam gościu nasz w nim leci. Ale już mamy po problemie z helikopterem. Teraz musimy się zająć tymi ochroniarzami. A nie, mamy już opuścić teren. Chociaż się tu widzę jeszcze dwóch. Właśnie. To trochę dziwne, bo ja widziałem jeszcze dwóch na minimapce, a tutaj już mi kazano opuścić teren całkowicie. Nie wiem, gdzie jest jeszcze jest jeden. Może gdzieś się zatrzymał i ja po prostu go... Dobra, już go widzę. Chciałem powiedzieć, że ja już go nie widzę. Dobra, tutaj możemy sobie wziąć spadochron i możemy sobie zeskoczyć ze spadochronu. Mam taki problem, że nigdy nie skakałem ze spadochronu, więc to będzie, tak można powiedzieć, mój debiut. Zły pomysł. No może zły pomysł, no ale... Spadochron myślałem, że to będzie tak jak w przypadku na przykład San Andreas, że tam cały czas mogliśmy mieć nałożony spadochron. No tutaj takiej opcji nie mamy, dopiero jak skoczymy, to nam się pokazuje. Nie wiem, czy trzeba coś wcisnąć, przełączyć, włączyć, żeby ten spadochron był widoczny, tak jakbyśmy cały czas go mieli nałożony. To by w sumie fajnie tak wyglądało. Dobra, ale dzwoni do nas teraz Lester i zobaczymy, co on chce tutaj od nas. Tak, mamy misję ukończoną. To by było na tyle w tym odcinku. Dostaliśmy jakąś pierwszą kasę, w sumie za solową akcję. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał. Patrzcie, linki w opisie filmu i do zobaczenia w kolejnych materiałach z GTA 5. Cześć!